zgody i kosy, część 50. Lubisz GKS Katowice? Dość strzały, zobacz ilu was jest. I wbijajcie na mój Instagram, żeby głosować, jaki klub w zgodach i kosach będzie następny. GKS Katowice ma zgodę z Górnikiem Zawrze oraz czeskim Banik Ostrawa. Niektórzy kibice Gieksy wspominają wakacyjny wyjazd, podczas którego nawiązała się znajomość z Czechami. Jej efektem była wizyta szalikowców Banika w listopadzie 96 roku na Bukowej. GKS pokonał wówczas zabrzańskiego Górnika 1-0, a na trybunach pojawiła się flaga czeska. Pół roku później, podczas meczu reprezentacji Czech i Polski w Ostrawie, kibice Banika i GKS-u siedzieli w jednym sektorze. Przyjaźń kibiców GKS-u i Banika ma też swoje ciemne strony. Katowiczanie często jeździli do Czech na ustawki, a od czasu zawarcia sztamy z Górnikiem towarzyszą im także Zabrzanie. Oprócz sztam z Górnikiem i Banikiem, Gieksa ma też układ z JKS Jarosław oraz Rowem Rybnik. A dobre relacje GKS Katowice ma z Koroną Kielce, Resowią Rzeszów, Stalą Sanok oraz Wisłą Kondębica. Natomiast kosę mają z Ruchem Chorzów, Wisłą Kraków, Widzewem Łódź, Elaną Toruń, Zagłębiem Sosnowiec, GKS Tychy, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Polonia Bytom, GKS Jastrzębie, BKS Stal Bielsko-Biała oraz ŁKS Łódź. Niechęć kibiców Gieksy do fanów Ruchu wynika przede wszystkim z walki o kibicowskie wpływy w Katowicach, choć również na przykład w Mysłowicach czy Jaworznie. W Katowicach kibice obu klubów mieszkają i rywalizują m.in. na osiedlu Tysiąclecia, Giszowcu, Załężu, Janowie, Ligocie, Panewnikach itd. Bastionem kibiców Ruchu w Katowicach są Szopienice. Gieksa niepodzielnie rządzi na przykład w Bogucicach. Kibice GKS-u nazywają katowickich sympatyków Ruchu zdrajcami miasta. W odpowiedzi słyszą: byliśmy tu 44 lata wcześniej. Ruch powstał w 1920, a Gieksa w 1964 roku. Po związaniu sztamy niebieskich z Widzewem Łódź, Gieksa zbratała się z Górnikiem Zabrze. Jeżeli twój klub ma jeszcze jakąś kosę, daj znać w komentarzu. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, jesteś nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco. I nie zapominajcie o wszystkich serduszkach i udostępnieniach, aby nasz kanał się rozwijał. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!